Dzień dobry, dzień dobry. Speedrun 2.0 komentuję swoje ruchy, gram na 10 minut. Zapraszam serdecznie. Łapka w górę, mile widziana. Oraz komentarz i lecimy z tematem. Przypominam również o sklepie szachowym: szachowo.pl, jeżeli macie ochotę na zakupy szachowe, szachownice, książki i tym podobne rzeczy, macie 10% zniżki na hasło Pan Szachus. To jest też wsparcie dla mnie, więc fajna sprawa i dla mnie, i myślę, że dla Was, bo to jest zawsze jakaś tam zniżka. Dzięki serdeczne za to, lecimy 238 przeciwnik 2.123, mamy ruchę 4 i zagramy sobie dzisiaj obronę nowoczesną, albo taką obronę pirca, d4, goniec, g7, w zależności jeszcze jak zareaguje przeciwnik, no to niech będzie posunięcie c5. Plan jest taki, a to w ogóle jest e, taka obrona pterodaktyla? Śmieszne trochę. Skoczek F3, ok. E, e, I w tej sytuacji, oczywiście, wybicie jest ok. Tutaj skoczek, skoczek C6. No dobra, zagrajmy tak standardowo. Troszkę to podchodzi pod takiego smoka, nieco w obronie scylijskiej. I teraz posunięcie D6, aby trzymać tu punkt, ewentualnie wstawić gońca, w ogóle się nie boimy związania, jest wszystko w porządku. Teraz muszę uważać na pewnego rodzaju pułapkę chyba, bo jak tutaj, to tu, tu i chyba taki ruch tu, nie, to wszystko działa, gramy sobie skoczek F6. Głupotki wygaduję, ale to też wynika z tego, że nie są to moje jakieś typowo schematy, tutaj już wchodzi logika w grę. Raczej przeciwnik powinien konstruować grę pod tytułem f3, hetman d2, długa roszada. Tak jest standardowo właśnie w smoku. Um, można też oczywiście zrobić roszadę krótką, ale to wszystko zależy od y, przeciwnika. Moim planem będzie zrobienie szybko roszady. O właśnie, te h3 to, było tak, to był taki ruch, Według mnie nie najlepszy, może teoria tak mówi, ja już w tych czasach sam mam wątpliwości, co jest dobrym posunięciem, a co wątpliwym. Um, Okej. Okay, bo ten ruch oczywiście pomaga w tym, jak będzie F, czy to skoczek wchodzi, tutaj fajne pole na G3 się ewentualnie pojawia. No dobrze, zagrajmy normalnie w szachy, czyli wyprowadźmy wszystkie figury, goniec D7 Można byłoby też pewnie zagrać hetmanem i tam spróbować zbić. Jednak to nie, nie zadziałało. Póki co jest krótka roszada. Zastanawiam się teraz, jak to rozgrywać. Zagram hetmanem na A5, mimo wszystko. Ten hetman może sobie świetnie radzić po piątej linii. Poza tym mogę też wprowadzić sobie wieżę, na przykład na C8, teraz jedną lub drugą. Zobaczymy też, jak przeciwnik się zachowa. Możliwe, że bicie, jest ok, tam stawiamy gońca. To są takie twarde pozycje, ale dosyć stabilne. Tutaj na pewno, jak ktoś to gra czarnymi, to jest w stanie grać w miarę solidnie, przede wszystkim. Jak ktoś lubi, to. Oczywiście, jak zawsze zachęcam. No dobrze, teraz się pojawia pewnego rodzaju mały dylemat. Bo można zbić tu i e5 mi chodzi po głowie, ale nie do końca chyba taki ruch chcę zagrać. Bardziej może tak. I tu będzie nacisk większy. Tak, to muszę tylko jeszcze policzyć. No właśnie, G4 mnie chyba nieco odstraszy. Ale jeszcze widzę opcję inną. Tak, tak, tu, tu. Tu, tu, skoczek F4, wieża F4, E5 i Widełki. Jestem w domu, ale jeszcze tu, ja tu, on tu, dwie figury za wieżę on będzie miał. E, mogę dać szacha, król ucieknie, wieża D8 i Hetman ginie. Nie, nie ginie, bo może na B7, ale wtedy ja wejdę tam i potem Hetman. Z C5 wejdzie tam, będę męczył. Dobra, idę na ten wariant. E, wiem, że to wygląda skomplikowanie, ale mam o na... Ojejku! Idę na ten wariant i zagrałem co innego! <grystanie> Przedstawienie ruchów. No widzicie, i tak to właśnie w szachach bywa. Najpierw miał być skoczek H5. Tyle planów, no i jeden ruch wszystko zniweczył. To znaczy tak, nie są to y, na pewno błędy oczywiście. Znaczy nie jest to błąd, co zagrałem. Gram, po prostu zmieniam koncepcję. No tyle się nastrzałkowałem, pomyślałem. Teoretycznie też po tym ruchu niekoniecznie on musiał grać pionkiem, ale tylko to sobie policzyłem jako jakaś taka bezpośrednia groźba. No nic, no to zmieniam koncepcję. Po prostu ustawiam gońca tutaj sobie, żeby strzelał w punkt D5, pilnował tego punktu, bo zawsze figury mają ochotę wejść na D5. Jeżeli posunięcie E5 nastąpi, to oczywiście wybije. Jeżeli pionek wybije, no to wtedy skoczek h ten goniec się fajnie rozegra, potem wprowadzimy wieżę. Hetman na piątce działa dobrze, no pewnie to brzmi nadoptymistycznie, ale trzeba w to wierzyć mocno, trzeba wierzyć w swoją pozycję, być pewnym siebie. E, Okej, okay, tutaj nieco się green screen przesunął, dopiero zauważyłem, już go poprawiam. OK. Zobaczymy, czy zagram przeciwnik. Oczywiście w tej sytuacji też już mogę taki ruch zaplanować twardy, jak już mam gońce na C6. No cóż, jeżeli inaczej, to jest wszystko kwestia gustu. Dobrze. Jest hetman D3. I teraz sobie myślę nad czymś takim. B5 tu i goniec tu, ale goniec się zasłoni, więc wieża by się przydała. No więc zagram wieżą. Zagram wieżą na C8 od razu. I to wierzą z A na C8, bo jeżeli bym zagrał drugą, to troszkę tutaj ten punkt F7 trzeszczy. Ok, to będzie szykowane. I teraz pytanie, czy ja mam czas na B5 i tu. Jeżeli zagram B5, to on mnie od razu tu przykurzy. Tak, tak, tak i tak. Zresztą mógł to zagrać od razu. Może teraz tak zagrać. On zbije i ja zbiję królem. On tak, ja tu. Nie, no to on zbije. Co ja w ogóle wygaduję? Nie mam tego ruchu. Wieża C8. Hmm. Tak, to jeszcze tak może zagrać, i też B4 nie działa, więc sobie ten ruch daruje, ewentualnie coś takiego rozpatruję. Tak, tak, tak. Tu puszczam punkt D5 wprawdzie, on koniec odchodzi. Ja potem tu, skoczek wchodzi. Coś za coś. Niezła, zadyba się szykuje. No dobra, zagrajmy te E5 mimo wszystko. Niech tak będzie. E, dlatego, że e, no, coś chce mi się tutaj e, poszaleć. Zresztą e, przytrzymuje troszkę Pionka E4, czyli ten plan E5 przeciwnikowi. E, no, nie pozwalam mu na to. E, I teraz. Chyba wygląda to wszystko dobrze. W każdym razie trzeba kombinować, może też goniec odejść na E3, no to wtedy skoczkiem ewentualnie sobie po prostu poczekam jeszcze w tej sytuacji, no właśnie, nie muszę od razu zbijać, tu jest atak. Tylko, że ten pionek jest dla mnie mało wartościowy. Mogę tak zagrać, on może też przepchać tutaj. Jeżeli zbije to dobrze, to wtedy wieża wchodzi. Dobra, gram skoczek K5. Gram. Trzeba próbować. Tędy wchodzić, tutaj wchodzić. Wprawdzie puszczam troszkę pole D5, no ale zawsze jest coś za coś, to nie ma tak, że wszystko wchodzi pięknie i wyraźnie. Tu wie, że już jest w gotowości, Hetman, no wszystko działa chyba standardowo, tak mi się wydaje. Może gdzieś po drodze są ruchy lepsze. No dobrze, ten ruch oczywiście też brałem pod uwagę. Teraz tutaj mnie kusi, żeby zagrać, no bo jak zagram tak, tutaj nic nie ma niestety. Bicie nie wchodzi w grę, bo wieża. Zagram tu, on zbije, tu goniec się wydłuży. Nawet tutaj, dobra, pionka oddaję za jakąś tam teoretyczną inicjatywę. W sumie nie wiem, czy to jest nawet dobre. Znaczy, nie wiem, czy to komputer pewnie to lubi dla białych. Ale a komputer, komputerem trzeba grać po prostu swoje i wierzyć w swoje posunięcia. Oczywiście, ja tutaj to oddaję bez dwóch zdań. Jeżeli przeciwnik nie zbije, to wtedy ja mam szansę wybić. Pionek wybija, i tu się pojawia może jakaś szansa na centrum. Zobaczymy, no, robi się skomplikowanie. To jest pewne. Nawet jeżeli Goniec zbije, Pionek zbije i Hetman zbije, to wtedy też Goniec E5 ma bardzo fajny ruch. I po czarnych polach króluje. No tak, te partie już na pewno będą troszkę na wyższym poziomie. Ranking jest no, powyżej 2100 już porządnie, więc będą. No, to, no dobra, przeciwnik zagrał Hetmanem, ale to nie zmienia faktu, że Zbijamy teraz tutaj. Wydłużymy sobie gońca. A właśnie, on nie może zbić pionkiem, hello, bo zbijam tu. W każdym razie pojawia się taktyka, którą trzeba mocno przeliczyć. Jeżeli zbiję, to może tym teraz uderzyć. On tu, ja tu. Jakoś mi to nie bardzo odpowiada, ale tu i atakuje te dwie rzeczy. On mi F6 wtrąci. To może być ten ból. To może być ten ból, no właśnie, więc może tak, w rachubę wchodzi też strzał tutaj, no może tu, jeżeli tak, to tak, to spoko chyba, tu, tu, muszę odbić, no goniec wtedy będzie musiał zagrać pewnie tak, są groźby, potem hetman g5, są potężne groźby, więc chyba bicie, w ogóle nie wchodzi w grę, ale chce się tam zbić. Może jeszcze tak przytrzymać. Tu, tu, to będzie spoko. Tak, yy, to chyba będzie ok. Król H2. G3 będę, trzeba będzie się bardzo obawiać. Krucha 2 tu, G3, wieża G8. Jak zbije, to tam. Dobra, idę na ten wariant. Chociaż on jest według mnie nieco ryzykowny, jak goniec H6 zagrywa, bo też goniec jest pod związaniem. Co innego, jakby pionek stał na G4, już na przykład, tak teoretyzuję tutaj. To wtedy jest ok, bo goniec bardzo mocno trzyma. Co? A tego nie widziałem. Dobrze, mam jeszcze takie posunięcie na szczęście. A to tutaj mi ucieknie, nie, nie ucieknie. Koniec G5. Z tego nie widziałem, że mi atakuje gońca. Ok, więc muszę wrócić. No dobrze, ale on wziął pionka. Otwiera się linia, jakiś plus, szukam plusów w tej pozycji. Tu się trzyma, po. Tu się pola trzymają. Za chwilę gram tu. Może nawet wymiana będzie ok, bo tutaj naciskam na G2. To też się liczy. To nie jest tak, że do końca jest może tak źle. No, i zobaczymy, jak to się tutaj wszystko poukłada i czy w ogóle się poukłada. Ostro się robi na pewno. Bicie biorę pod uwagę, oczywiście, to wtedy, chyba pionkiem można. Nie, no, gońcem też będzie chyba dobrze, chociaż skoczek może atakować. No, jest trochę tego do liczenia, ale zawsze jest szach. Potem wtrącić tutaj wieże, hetman pójdzie. No właśnie, nie chcę hetmana za bardzo na polu efrzeć, więc może potem wybić o tutaj. Skoczek różnobarwne pozostają. No ale taka jest gra przede wszystkim. No, uważam, że chociaż mimo wszystko chyba białe mają tutaj spoko. O no, ten smok jest taki czarnymi bardzo trudny z jednej strony. Znaczy, nie chcę tego też, nie chcę tak też mówić podczas jednej rozegranej partii. Żeby to źle nie wyglądało, oczywiście, to jest wszystko kwestia, jak to lubi grać. Yy, wszystko dozwolone, yy, ale nie jest to łatwy dybet. On jest taki mało, może powiedzmy, zaczepny. Chociaż na poziomie, do pewnego. to zależy, jaki poziom jest. To wszystko zależy, to jest takie słowo zależy, zależy, zależy. Zależy od poziomu yy, przede wszystkim, bo na arcymistrzowskim poziomie. Zapewne to już tak super nie działa czarnymi, znaczy czarne pewnie będą próbowały zawsze tam uzyskać remis, ewentualnie czekać na potknięcie, ale to tak zwykle bywa. No dobrze, gadu, gadu, a tu widzimy, że przeciwnik zamyślił się, ma 3,5 minuty, więc czas to też element gry. Ten, ten czas powoli tutaj umyka. A zobaczymy, co tu się wydarzy. Figury jakoś tam grają, pionek póki co mniej, ale D6 teoretycznie, pionek D6 może być oddawany czy w sycylijskiej, czy na przykład e, w jakiejś takiej obronie Benoni. E, może nie aż tak często się to widuje, ale teoretycznie się go daje. Nawet w obronie królewsko-indyjskiej e, piona D6 się też oddaje um, nierzadko, powiedzmy w ten sposób, a to potem powoduje, że figury nasze mogą się fajnie rozgrywać. No, przeciwnik znowu myśli, zobaczcie, 2,5 minuty zostały. Ja sobie tutaj gadam, a jemu czas ucieka. To też jest ważne, no, element gry. Czas to też jest element gry, więc zwracajmy też na to uwagę. Ważna sprawa, jeżeli gramy. No, możemy się lubić, możemy się nie lubić. Tutaj mówię na przykład o koleżeństwie, ale jak się damy do szachownicy, to nie ma zmiłuj się. I to jest fajne podejście, podoba mi się. Też. Pani Monika Soćko to mówi, że właśnie zna dużo koleżanek. Oglądając wywiad, to fajna sprawa została poruszona, bo dużo znajomych, koleżanek oczywiście, ale jak siadamy do szachownicy, no to no musimy rozdzielać te sprawy zawodowe od osobistych. No i tak to jest. Nie ma tutaj żadnego obrażania się. No dobrze, mój drodzy, zbił tutaj na F4, odbiłem to pionkiem. Odbiłem to piątkiem. Muszę bardzo uważać na siatki matowe. Goniec to jest niebezpieczny, także zobaczcie jaką ważną rolę tutaj spełnia wieża. Ten goniec też pilnuje. Moim planem będzie jakoś próbowanie może wymienić hetmanów. Ale też z drugiej strony, tak jak patrzę, to czasu ma przeciwnik bardzo mało. A speedrun to speedrun. Czas też się liczy. No dobra. Czekamy sobie cierpliwie. Czas mu upływa. Jakby się udało, może na przykład po takim ruchu wybić, wybić, wybić i tych hetman C5 wydaje mi się. No będę miał ciut pewnie gorszy, pionek mniej, ale bez większego ryzyka, tak mi się wydaje. No właśnie, tak się też dzieje. I chyba na to od razu pójdę, bo skoczek jest tu bardzo niebezpieczny. Przeciwnik pozwala na wymianę Hetmanów, więc z tego skorzystam. Od razu zrobię ruch deklarowany, jemu czas upływa. Tego pionka chyba zdejmę. E, no, taka pozycja. Fajne jest to, że wieża że nie może wejść na E7. Tutaj szukam plusów w swojej pozycji. E, jeżeli H4, to wybicie go nie zwraca, bo tutaj może też nastąpić wybicie F6. A to ciekawe. A to ciekawe jest. To jest ciekawe i chyba mądre podejście. Teraz bierze E7, może zagrać, ale jak zbije tu, to nie zagra. Tutaj ewentualnie wezmę pionka. Dobra, bije pionka, bo gruźb będzie więcej. a Tu jest strzał. No dobra, pionka muszę wziąć. On weźmie na F7 i tutaj bierze. Ok, dam jednego szacha i muszę uciec z królem i weźmie mi tego pionka. No niestety, muszę na to pójść, ale też spróbuję mu zasadzić siatkę matową. Jakby goniec stał tutaj, to by było bardzo niebezpiecznie, ale nie stoi. bierze F2, spróbuję tutaj. No nie, no to jest oczywiście, to nie jest pozycja, którą ja wygram. To jest pozycja, którą muszę ratować na remis. Ale patrząc na czas, na to, jak gra przeciwnik, no to już sobie pozwolę na szybsze granie. Atakowanie pionków. Goniec pewnie E6 powinien zagrać. Tylko za dużo czasu mu to zajmuje, zbyt dużo czasu. Wracam wieżą. Aha, taki ruch, i tutaj będzie atak. Niebezpiecznie to niestety wygląda, ale jest taki ruch. Wiem, że jest wieża H7. Tutaj już po prostu gram na czas. No dobrze, tu przeciwnik teoretycznie powinien mnie ograć, ale praktycznie mu się to nie udaje. Czekam na taki ruch. O, właśnie, czekam na taki ruch. Wieża F5. Ciekawa końcówka powstanie teraz. Dobrze, że ruch jest dobry. Król idzie po tego pionka zdecydowanie. Może tu i król na F6. Ciekawe czy to jest remis Teoretycznie to chyba jest remis Oj, a teraz to nie wiem. Możliwe, że przegrana nawet jest. O, teraz to już nie jednego piątka skosiłem. Możliwe, że to był remis. No ale no cóż, e, gramy dalej. No takie e, są reguły gry. E, niech będzie ruch E4. Przeciwnik z Chin 227. E, no i zastosuję mu jakiś ostry wariant. Niech będzie posunięcie D4. E, może posunięcie C3, czyli taki gambit centralny. Goniec C4 i czekam na wybicie. Wybicia nie ma. Skoczek F3, gram szybko ruszadę. Taki jest mój plan. On może zagrać gońcem. Zagrał. O, to chyba wpadł w moje przygotowanie. Takie teoretyczne. Goniec w 7, króle w 7 i Hetman. Tutaj e, ta pozycja też nie jest jakaś tragiczna. Czarnymi absolutnie nie, ale ten ruch jest beznadziejny. No to wracamy sobie. Hello, wracamy sobie i atakujemy. Proszę bardzo, atakujemy. Dobra, z tym się liczę. Tutaj robię szybko roszadę. Jeżeli bicie, to bije. Bez dwóch zdań. Otwieram pozycję. Dobra, wybijamy. E, tu chyba muszę wybić najpierw skoczkiem i potem bierze jeden. E, partia idzie szybko, dynamicznie. E, jest pionek mniej, ale król nie ma roszady. Jestem z tej pozycji bardzo zadowolony. Tylko muszę uważać na tego gońca i hetmana, które mogą zrobić krzywdę. Mianowicie na ten punkt F2, ewentualnie tutaj coś. Ewentualnie skoczek za chwilę będzie mógł zagrać na G4, tutaj atakować. Na to trzeba uważać, ale... Co? Aha, on chce tak zagrać. Szybko chce tak zagrać, bo jak zagram tu, to hetman gdzieś zagra tak i tu mi będzie atakował. I wtedy tu, może tutaj wrzucić, ale goniec zagra tędy. Hmm. Dużo jest ciekawych opcji. Może zagrać inaczej, może tak i tak, a potem. Dobra, tak zrobimy. Tak zrobimy. Hetman F3. Pozwolimy na D5. Znaczy, tak nie mam wyjścia, muszę tak zagrać. Potem zagram gońcem na F4, żeby wprowadzić wieżę. Też Hetman się fajnie ustawia tutaj na króla. W razie czego? Hetman F5. Ok, taki ruch może być zagrany. Może być taki ruch zagrany. Niech będzie skoczek a4. Od razu wyjaśnię sytuację z gońcem. Spróbuję przynajmniej. Okej, okay, i tutaj może grozić, więc muszę chyba tym hetmanem odejść. Trochę mi się to nie podoba. On też gra dosyć ciekawie. Jak zagram tu to on mi tutaj trzepnie. Hmm, chyba po prostu odejdę. Odejdę Hetmanem, żeby nie było wymian. Zwyczajnie. no jak, Jakiś taki ruch to po prostu zagram Hetmanem tutaj z powrotem. Yy, mam takie odczucie, że po prostu cały czas. Yy, teoretycznie czuję się tutaj dobrze ze względu właśnie, że król jest zderoszowany, ale widzę, że roszada na raty będzie działała. Trzeba wprowadzać figury do gry. Gońca tu mi się chce wstawić. Ale nie mogę. To może tak. Dziwny ruch, ale z konkretnym zagraniem goniec C2. On wierzył, pewnie zagra na E8 i goniec tu. No, goniec w ogóle jest na związaniu, Olpianek pilnuje, nic nie mogę zrobić. Żadnych kopnięć. Um, Okej, okay, no, ale pozycja jest po prostu taka, że trzeba grać na głowę. Nie ma zmiłuj się. Okej, okay, goniec C2 sobie gram szybko. To dużo wymian to też niedobrze. Tam jest F3. W razie czego Hetman odchodzi? Dokładnie. I co dalej? Bądź mądry. Tutaj zagram to on tak. Może tak zagrać w ogóle, żeby jeszcze na C5 mieć skoczkę. W razie czego? Dobra, zagramy sobie Hetmanem na D4. Nie chcę wymieniać Hetmanów. Chcę zagrać wieżą. Tylko, że on może odejść gońcem, i wtedy nie zagram wieżą. Ale nie odszedł gońcem, więc wieża wchodzi. Ok, i tutaj chyba skoczek, tylko że tak mi kopnie. Tutaj się przerzucę, tak mi kopnie. Duża prowokacja, te pionki są niezłe. Może b4 w takim razie, nie, bo dostanę a5. Może tak zagrać, próbować tam mata dać. Jakieś takie małe sztuczki. A no może w ten sposób uciec? No dużo tutaj na pewno jest dobrej gry. Myśl Krzysztof. Może jednak B4. Tu. Tu. Nie bardzo. Tutaj bardziej. Tak. Przerzut. Bo skoczek tutaj działał dobrze, ale będzie C5. Z tutaj do Hetmanem. Koniec. Hmm. Lekko nie ma. I dobrze, że nie ma lekko. Im ciężej, tym bardziej się uczymy, kształtujemy. Eee, ok, a może jakiś cichy ruch zagrać. Człowiek chciałby się rzucić, ale nie może. On i tak może tędy zagrać. Dobra, gram. Nie no, B4. Aha, bo goniec pilnuje tu, to też jest jakiś plus. Dobra, gram te B4. Jak powiedziałem, tak zrobię. Gram B4. Jeżeli będzie A5, to może A3. Potem i tak chcę skoczkiem wejść tu. A on zagrał jednak inaczej. Ruch, który pewnie ma na celu przerzut gońca. W porządku, gramy tak. A no to widzicie, nie zawsze jakie ruchy sobie wymyślimy, to przeciwnik tak gra. OK, to mi się podoba. Zbijam pionkiem. Trochę przytrzymuje już zapędy tutaj, no i czarne pola są moje. Przeciwnik jakby tak trochę za szybko pograł według mnie. Hetman jest dobry. Okej, okay, on chce tutaj wymiany, w porządku. Nie damy mu tej przyjemności. F3 jest dobrym ruchem według mnie, bo pilnuje bardzo ważne pola. Przede wszystkim... Stop, 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 stop. Eee, pilnuje pole E4. Jeżeli zagra goniec, to po prostu goniec tutaj. Ale tu... Nie, nie chcę wymieniać. Wymia, wymian, wymiany nie chcę robić. Dobra, goniec B3 na razie. Po prostu goniec B3 tutaj nieco pilnuje, ale dobra, to jest pionek. Nie, to nie jest pionek, nie, to jest pionek mniej. To jest pionek mniej. I teraz się zastanawiam, czy wymiana wiesz, będzie dobra dla mnie. Jakbym tu się rozpędził pionkami. Dobra, no robię tę wymianę, wiesz. Będę próbował grać troszeczkę tak na przestrzeń, jakby to powiedzieć. Um, królem trzeba będzie podejść, jeżeli zbije hetman, bo tutaj będzie groziło. Dokładnie, król do centrum. Król do centrum. Mam pionka mniej, a wymieniam figury. Trochę antyszachy, ale... Ale mój koniec jest dobry, tylko że jedna figura partii nie wygrywa. Nawet przechodzi mi przez myśl, żeby Hetmanę wymienić. No bo trzeba obiektywnie też ocenić sytuację, no mimo wszystko. Remis tutaj myślę, że jest dobrym wynikiem białymi, więc z pokorą trzeba chyba to spróbować zrobić. No walka będzie do samego końca oczywiście, ale no właśnie wymieniać może nie, może jeszcze tak zagramy, może jeszcze tak zagramy, troszkę og spróbujemy ograniczyć figury, bo może się uda H4, H5, jak do tego się uda doprowadzić, to będzie całkiem nieźle, bo jeżeli taki ruch, to H3 przytrzymamy oczywiście, albo G5, też puszczę pole F5, to też nie do końca jest ok, no właśnie. Z drugiej jednak strony, nie no, h3, trzeba to przytrzymać, wstawić króla tutaj docelowo, tylko że trzeba pamiętać na hetman a 1 Goniec nie gra za bardzo, niby będą tutaj fajnie spogląda, ale strzela tutaj w mur, nie do przebicia. Taki ruch sobie zagramy tutaj, tu będzie wtedy groziło. Tu zagram tak, żeby nie zbić skoczka, tylko żeby podprowadzić króla. Żeby nie było szacha na E1. No i końcówka mamy... Aha, nie pozwala przeciwnik taki ruch grozi. Otóż to, przeciwnik nie chce, nie będzie chciał remisu. Ale spoko, on i tak nie może dojść do posunięcia C5, bo tutaj wisi cały czas. To może tak, po prostu spróbuję pionka podrzucić do góry. Nieco go tutaj pewnie zmuszam do tego ruchu, ale to ja wybiję, on wybije. A on tak będzie mógł zagrać. No nie, powiedzmy sobie jasno: ta pozycja jest y, dobra czarnymi, bo on może tak zagrać. To już widzę ten plan. Potem goniec C7, tak, i tutaj do C5 będzie chciał dojść. Więc tutaj walczymy o remis. Ale on chce wymieniać figury, a to ciekawe. Wiecie co, no muszę to zrobić, chociaż z drugiej strony może tutaj podejść. Wymieniam. Wymieniam to. Tego pionka muszę obronić. To jednak partia się nie potoczyła tak troszkę po mojej myśli. Zbił skoczek, ciekawe. No podejdę królem, nie mam innej opcji tutaj ciekawej, jakiejś lepszej. Jedyna moja siła to te pionki, tylko że na tego jednego. No, do centrum, jak tu się uda, to super, ale nie, nie uda się, bo król zagra tu, oczywiście. Ale też można pokombinować ten goniec. Może tędy ruszy długa droga przed nim, też można tam spróbować gońcem zagrać. Wymusić ruch pionkiem, to też jest jakaś opcja, właśnie, bo ruch pionkiem to tak, i zablokuje mu przełom, i ten król będzie stał tutaj wiecznie. A może z tymi pionkami jakieś czary mary się zrobi. Zobaczymy. Boże, przeciwnik zagra tu. No dobra, nie zagrał, więc spróbujemy wymusić. On musi zagrać pionem, nie ma wyjścia. I A5. I teraz już nie będzie tego przełomu. To jest jakiś tam plus w tej pozycji. Tędy będzie chciał przejść. Ok, zagramy mu tak, żeby atakować pionka. On nie może tak, bo obronie tego pionka F3. Można sobie pomyśleć, że zagra tu. No dobra, sobie tak nie pomyślał. I teraz przerzucamy gońca. Myślę, że w tej sytuacji to już mimo wszystko wolę białe, mimo że mam pionka mniej, bo gościa tutaj nieźle męczymy. No dobra, jakieś tam ruchy pionkiem. Dobra, manewrujemy, manewrujemy. Mam taki plan, o taki, żeby zagrać tutaj gońcem na haczy. Mogę sobie stać cały czas. O, ruch pionem nastąpił. Ok, to chyba tak. Tutaj grozi. Do tego pionka trzeba się dobrać. Jak zdobędę tego pionka, a na przykład takim manewrem jest szansa, to wygramy. A tu jeszcze goniec grozi. A tam jeszcze grozi wejście. O, panie kolego! Jesteś prawie mój. Nie no, ale oczywiście on może zagrać tutaj królem, i to będzie mądre zagranie. Ale ja mogę mu dać takiego nieprzyjemnego szacha, i on będzie musiał dokładnie zagrać pewnie tam. Ale i potem goniec tu. No dobra, przestrzeń figurowa się robi, ale końcówka. Jakby się jeszcze udało to wygrać. Dobra, dajemy mu szacha, taki niebezpieczny szach, bo jak nawet tu zagra, to dostanie mata. Szach jest bardzo nieprzyjemny. Okej, okay. tutaj, a tu chyba. W ogóle mogę teraz królem podejść. I potem tu. Pytanie, czy nie lepsze jest takie zagranie. No to teraz jest taki mały dylemat. Tu, tutaj. Chyba królem, mimo wszystko tędy. Ale zagram tu, on tutaj, ja tu, on przepcha pionka. Ja tu, a, wracam do obrony. Dobra, chyba to działa, chyba król Epin działa, czyli centralizujemy bardzo mocno Hetmana. Uf, hetmana, króla. A ten król prawie jak Hetman. Ważne, żeby właśnie, zobaczcie też, ważna lekcja mi się wydaje, że tutaj trzeba zrobić taką opcję, żeby nie było przełomu. Więc tego przełomu nie ma. Król jest wy, wyrzucony z gry kompletnie. Ja po prostu biorę pionka. On tym pionem się wysunął niepotrzebnie. Ale bardzo ciężko grać też w defensywie w takich y, sytuacjach. Dobrze, czy coś tu działa? Y, jakiś szach może być jeden, ale no pionka trzeba skrobnąć. To już wziąłem pionka, to teraz moje pionki będą maszerować. Y, I chyba tutaj się wszystko trzyma. Aha, on tędy pójdzie. A to trzeba policzyć też. Aha, dobrze, dobrze. Tutaj, tu i po prostu idziemy pionkiem. Tak, on może też tam coś próbować, ale trochę mu czasu zajmie, żeby tego pionka wziąć i tego doprowadzić. mam gońca do pomocy, ale to po prostu tym pionkami jestem szybki. Tym pionkiem przede wszystkim jestem szybki. Ok, lecimy. Goniec szuka jakiejś tutaj gry. No dobra, pionek musi iść do przodu, nie ma tutaj żadnej filozofii większej. Tu i chyba tu szybko idę. Dobra, idę królem, i chyba ten pionek bardzo szybko idzie. Tak, to, do, to działa, to wygrywa. Gońcem tu musi zagrać i lecimy pionem. Chyba to wygrywa. Znaczy tak, chyba to tutaj, tu. Tak, tak, nawet mogę oddać końca. No i mamy to. Zobaczcie, pionek mniej w końcówce dało radę. No cóż, jest dobrze. I zapraszam na kolejne odcinki. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć.